Hej, z tej strony to was Detonation 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever SMW Edition. Pora w takim razie na świat 7. Przedostatni świat. No łatwo zakładam nie będzie. Tutaj mamy Starmana. Pora go wykorzystać. To będziemy trochę punktów, ale co ważniejsze, może uda się zdobyć również dodatkowe życie. Na szczęście się udało. Niestety, jak widać, Starmanem nie jesteśmy w stanie pokonać chip-chipów. Przynajmniej nie tych, które są tutaj czarne. W Mario Forever były niebieskie. Muszę przyznać, że bardzo mi się ta woda podoba, taka turkusowa. A, uwaga na Hamebro. Są nieco łatwiejsze oczywiście niż Mario Forever, ale wciąż jakoś im nie ufam i jakoś ich nie kocham. No, widzę, że niektóre ryby są rzeczywiście czarne, ale niektóre niebieskie, tak jak Mario Forever. Być może to jest po prostu percepcja, że te zanurzone głębiej wydają się takie bardziej niebieskie, a te na powierzchni się wydają czarne, nie wiem. No w sumie w podwodnych poziomach są już tak całkiem niebieskie, to może o to chodzi. Okej. Poczekajmy chwilę. I przejdźmy górą. Dobra. No tak, mimo że to jest przedostatni świat, to nie jest na zasadzie, że jakiś mroczny świat, no bo że za chwilę świat ósmy, to świat siódmy też taki musi być. Otóż nie, no świat siódmy to po prostu świat podwodny. No swoją drogą możemy nacisnąć jakiś klawisz, żeby pominąć cutscenkę. Myślę, że jest to dość przydatne, jeżeli powtarzamy jakiś świat i nie chcemy znowu oglądać tej samej cutscenki. Szczególnie, że wiemy, co się stanie, no po prostu Mario przechodzi przez rurę i tyle. Albo wskakuje do wody. Zależy, czy będzie poziom podziemny, czy podwodny. No, strasznie szybko w tej grze się wbijamy w wodę, prawdę powiedziawszy. Co trzeba uważać, szczególnie jak możemy spaść przepaść przez to. No dobra, tutaj mamy trochę spokoju. Już się ten spokój skończył. O, nawalam właśnie klawisz skoku, bo Mario mi praktycznie wbija się po prostu w dół. Nie wiem, dlaczego tak tutaj dziwnie jest to zrobione. To jest jedna z niewielu rzeczy, do których bym się przyczepił w tym fangamie. Że tak Mario strasznie telepie w wodzie, albo w górę strasznie go wybija, albo w dół. Mam wrażenie, że to jednak w Mario Forever trochę płynniej jest tym sterowaniem. Okej. Okay. Mieliśmy też takie zielone ryby, które nas ścigają. Widzę, że w tym haku mają taki wkurzony wyraz pyska. No, oczywiście ryby te nie wydają się na pierwszy rzut oka groźne. No, po prostu są dość powolne i za nami płyną. Ale w niektórych fangame'ach to stają się dużo trudniejsze. Nawet jeżeli są tak samo szybkie, no to mamy na przykład jakiś labirynt albo skomplikowany level design. Musimy chwilę gdzieś przystanąć, poczekać. A taka ryba nas goni cały czas i się nie zatrzymuje. Wtedy może to stanowić problem. Okej, w każdym razie poziom trzeci. Okej, mimo że podwodny poziom za nami, to wciąż jeszcze będziemy się bawić z wodą. No dość ciekawy, muszę przyznać, gimmick będzie, gdzie woda podnosi się albo pada, w zależności od tego, gdzie jesteśmy w poziomie. I musimy się do tego dostosować. Okej. Okay. Tutaj jeszcze lepiej możemy zobaczyć, jak ta turkusowa woda wygląda. Tak, no oczywiście przez większość czasu możemy w tej wodzie być bez większych problemów, natomiast będziemy bardziej nastawieni na ataki chip-chipów, więc polecam mimo wszystko trzymać się różnych bloków, a nawet jeżeli i tak jesteśmy w takim wysokim miejscu, to i tak możemy obywać od takiego chip-chipa, jak nie uważamy. Zdecydowanie ostrożność jest zalecana. O, jest trochę tych ryb, ani słowa. O! Dobrze, gra to policzyła, że skoczyłem na chip-chipa, nie, że zostanę przez niego trafiony. O, tutaj jest chyba najtrudniejsze miejsce, bo musimy zejść. A jednocześnie cały czas wychodzą ryby. Jako, że jesteśmy bardzo nisko, to jesteśmy łatwym celem. Okej. Okay. No
No, no i teraz... Niestety woda opada tak nisko, że w pewnym momencie po prostu jej zabraknie. Co oznacza, że jeżeli nie zdołamy dopłynąć tutaj do brzegu, to po prostu zginiemy spadając w przepaść. Mam wrażenie jednak, że ta woda dużo wolniej opada niż w Mario Forever. Bym musiał zagrać znowu w Mario Forever, żeby ocenić. Tak jakby w Mario Forever miałem wrażenie, że trzeba się bardziej było śpieszyć. Nie wiem. W każdym razie, poziom czwarty. O, dziękuję bardzo. O nie, no i niestety tutaj mamy specyficzny gimmick polegający na tym, że co jakiś czas z lawy wylatują podobu. No i wylatują one bardzo szybko i nie da się ich za bardzo uniknąć, chyba że mamy farta albo niesamowitego skilla. I generalnie musimy poczekać, aż przez chwilę nie będą wylatywać te podobu i dopiero wtedy przejść. No na szczęście właśnie jest taki moment, gdzie możemy przejść. Jakbyśmy musieli przejść w momencie, jak te podobu wylatują, byłoby gorzej. No oczywiście nikt nam nie broni spróbować, bo jest to możliwe. Po prostu bardzo trudne. Aj. Tutaj uwaga. O dziwo, bilblastery nie wystrzeliły mi prosto w twarz. Co się dzieje? Nie wiem. Na szczęście widzę, że w tej grze nie ma problemu ze skakaniem z biblasterów. Mario Forever czasami jak stoimy na biblasterze i próbujemy skoczyć, to po prostu Mario nie skacze i spada. Tak jakby ten biblaster nam zabierał ten skok, bym powiedział. Och. Tak, ten poziom lubi takie długie skoki, co czasami jak nie wiemy jak wygląda poziom, się zastanawiamy, czy mamy czekać na platformę, czy może jednak coś innego, typu właśnie przeskoczenie. Okej. No tak, taki pseudo-labirynt w sumie. Zgubić to się nie zgubimy, ale musimy czasami odkryć jakąś drogę, żeby się dostać wyżej. No chyba, że mamy Louis, to z Louis zakłada, możemy przeskoczyć tak po prostu. Oj, chwileczkę. Tutaj jest taka pułapka chyba na lewo. Jakbyśmy spadli, to już byśmy w tym momencie nie mogli się wydostać, chyba że tam jest jakiś blok do wybicia. Ojej, uwaga. Czy dałoby się w jakiś sposób tutaj przejść? Chyba nie. Wątpię. No gdyby Mario miał double jump, podwójny skok jest w masie platformówek, ale Mario tak jakoś specjalnie z podwójnego skoku nie korzysta. Okej, uwaga, bo jeszcze się nie pożegnaliśmy z wodą. To też oznacza to, że w każdym poziomie w tym świecie jest woda. Okej. No i przechodzimy na drugą stronę. Pora na walkę z Bowserem. No, przedostatni Bowser. Zobaczymy, czy stanowi wyzwanie. Czy może jednak nie. No, ten w poprzednim świecie miał już 3 kule ognia naraz. Więc pewnie ten też będzie miał, ale czy coś jeszcze? Młotki może? A poczekajmy, czy coś użyje jeszcze, czy nie? Na razie tylko używa tego, co już znamy. O Jezu, tragiczne z mojej strony zagranie. No dobra. O, kończy się czas, ale już chyba nieważne. Udało się. Czyli co, młotkami rzuca tylko ostateczny Bowser? Tak już się przyzwyczaiłem po graniu w fangamy Mario Forever, że co drugi Bowser rzuca młotkami. Że już tak grając w to domyślne Mario Forever też się spodziewałem, że nagle zacznie rzucać młotkami. I tutaj co? Fala zmyje zamek? Niestety nie. Szkoda właśnie, że nie pokuszono się o jakieś zniszczenie zamku związane z wodą. Ale co poradzić? No i świat siódmy ukończony. No w sumie nie licząc tak
gimiku właśnie z tą podnoszącą się wodą i opadającą w trzecim poziomie, to taki w sumie dość klasyczny świat pod względem gameplayu. No na pewno łatwy nie jest, bo mamy trochę tych bullet billi chociażby, ale wciąż myślę, że nie tak trudny jak kolejny świat, który nas czeka. No, mój ulubiony świat Mario Forever, Pipelines. No i mamy świat ósmy, no to widać oczywiście, że to już ten ostateczny, co? Chodzi mi oczywiście o te główne światy, no bo wiadomo, jakieś tam światy dziewiąte były, dziesiąte, Six Huluna, ale chodzi mi to o te po prostu domyślne buziola. Niestety słyszę, że chyba nie gram format Federation, moja ulubiona nutka z Mario Forever, no ale co poradzić. Gra jakaś inna, na pewno też bardzo dobra. Ja po prostu bardzo lubię format Federation. Okej, w każdym razie zróbmy zapis. No i to będzie na tyle w tym odcinku. No i w kolejnym zmierzymy się ostatecznie z Bowserem, ale jeszcze pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa, Domagała, DP22, Nury, Fipreso, Vito Plengejs, Inkmajo Dresho, KrypRS, PancakePress, Nelson Inks, Film Szynczak, Bez Nazwy, Lemix, Kimi Pomidor, Cross Game P, Piotr Hadu, Jeniem Newton, Nichoa, XMX, Kanatyczny Nazista, Kuprzyl, Makergo 12, Cross G12, Badek Ademek, Sparki, Bacze Fire, Playoshi 40, Invasia 6, Szymecze Premi, Clan Games, Skibidi Toilet, Demus, Miss Lapenio, Tomek 830, 839, Bandax, NSD 6, Fibus, Samuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captain Anzyś, Mastercard, Calorifer, Major Hesia Fox, Zosia Zechmi, Ignacie, Dachliste, Walker 68, Filip Polska, i wsiech Banachmaker, BWM, Kenzo, Krecik 89, Shen, AA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  151 Studio, to Szybka, Natan Buczkowski. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!